Loża radiowa. I rozpoczynamy pierwszą godzinę Loży radiowej. Przed mikrofonem Joanna Matlak, a ze mną już gość, kapitan Tomasz Golec z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu. Zawsze gotowi, zawsze blisko, takie jest motto Wojsk Obrony Terytorialnej. Chyba traktowane dość dosłownie, zwłaszcza o tę drugą część zdania, czyli zawsze blisko. Tak, jest to rzeczywiście motto Wojsk Obrony Terytorialnej i cieszymy się, że już trwają zapoznania z warunkami służby w jednostce Wojskowej Obrony Terytorialnej na obszarze województwa opolskiego. Jest to od niedawna, a obecnie działa 171. Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Brzegu. Przedwczoraj, 22 października i dzisiaj odbywają się pierwsze zapoznania z warunkami służby w jednostce. Polegają one na tym, że ochotnicy, którzy złożyli wnioski do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej, są kierowani właśnie na tak zwane zapoznanie z warunkami służby w jednostce w 171. Batalionie Lekkiej Piechoty w Brzegu. Zgłaszają się do tego batalionu. On mieści się w Brzegu przy ulicy Sikorskiego 6. To są koszary 1. Brzeskiego Pułku Saperów. Tam w tym batalionie ochotnicy po pierwsze są zapoznawani, informowani o służbie w Wojskach Obrony Terytorialnej, o Terytorialnej Służbie Wojskowej, spotykają się z dowódcą Batalionu Lekkiej Piechoty, podpułkownikiem Piotrem Majewskim i następnie zapoznają się z warunkami służby, to znaczy oglądają sprzęt, który będzie im przydatny podczas służby, wyposażenie wojskowe, broń, lekkie wyposażenie, umundurowanie. Rozmawiają z żołnierzami, już tymi, którzy służą w 171. Batalionie Lekkiej Piechoty i bezpośrednio mają kontakt, wiedzą, jak ich ćwiczenia będą, ich szkolenie będzie przebiegać. To, że ta jednostka powstała, to chyba pozwoliło spowodować taką sytuację, że cała ta procedura tworzenia WOT-ów w województwie jakby ruszyła z kopyta, prawda? Tak, rzeczywiście. Do tej pory, od 2017, w zasadzie od końca 2016 roku, zbieraliśmy chętnych, zachęcaliśmy mieszkańców województwa opolskiego do wstępowania do WOT-u. Natomiast były to przeważnie osoby deklarujące chęć do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Tych osób mieliśmy sporo, natomiast nie mogliśmy ich kierować do zapoznania z warunkami służby w jednostce, ponieważ takiej jednostki Wojskowej Obrony Terytorialnej jeszcze na obszarze województwa nie było. Ona powstała kilka tygodni temu. Został wyznaczony dowódca 171. Batalionu Lekkiej Piechoty, podpułkownik Piotr Majewski. I w tej chwili już ochotnicy mogą rzeczywiście do tej jednostki pójść, stawić się, zapoznać z warunkami służby, ale również, co ważne, w tym samym czasie, gdy zapoznają się z warunkami służby, w tym samym dniu stają również przed komisją rekrutacyjną do Terytorialnej Służby Wojskowej, w której są przedstawiciele wojskowych komend uzupełnień oraz właśnie przedstawiciel dowódcy jednostki Wojskowej Obrony Terytorialnej. Tam sprawdzane są dokumenty ochotników, ich umiejętności, kwalifikacje. Jeżeli ktoś był żołnierzem rezerwy, to specjalność wojskową. Jeżeli nie, to kwalifikacje cywilne. I proponowane są im odpowiednie stanowiska, odpowiednie do ich kwalifikacji stanowiska już w tej jednostce, w której będą służyć, czyli właśnie w 171. Batalionie Lekkiej Piechoty w Brzegu. A ktoś, kto idzie na nabór, może być to osoba, która nigdy w życiu kompletnie nie miała żadnego związku właśnie z odbywaniem służby? Tak, może. Taki laik trochę? W zupełności tak. Otóż taka osoba, która nie miała styczności nigdy z wojskiem, stawia się również najpierw do Wojskowej Komendy Uzupełnień swojej macierzystej. Przypomnę, na obszarze województwa polskiego są to 3 Wojskowe Komendy Uzupełnień w Brzegu, w Kędzierzynie Koźlu i w Opolu. Wojskowa Komenda Uzupełnień, gdy ochotnik złoży wniosek z wszystkimi wymaganymi dokumentami, czyli świadectwami wykształcenia, dowód osobisty, świadectwa informujące jego kwalifikacjach, umiejętnościach,
Także jeżeli na przykład kończył klasę mundurową, wojskową, o profilu mundurowym też takie zaświadczenie powinien przedłożyć. Jeżeli jest z organizacji poroobronnej, również powinien to wykazać. I gdy złoży te dokumenty, Wojskowa Komenda Uzupełnień kieruje ochotnika właśnie do 171 Batalionu Lekkiej Piechoty w Brzegu. Czyli ten batalion jest jakby tymi nowymi osobami jeszcze zasilany cały czas, tak? On jest tworzony, on jest nowo formowany. Tak, i te osoby, ci ochotnicy stawiają się właśnie w Brzegu, zapoznają się z warunkami służby. Następnie, jeżeli ta komisja rekrutacyjna ich zakwalifikuje, to są kierowani na badania lekarskie i badania psychologiczne. Badania do wojskowej, rejonowej wojskowej komisji lekarskiej we Wrocławiu i do wojskowej pracowni psychologicznej w Opolu. Gdy przejdą pomyślnie te badania, są kierowani na ćwiczenia wojskowe, na szkolenie tak zwane 16-dniowe lub 8-dniowe. Od czego to zależy? 16-dniowe to jest to, o czym pani redaktor mówiła, czyli dla osoby, która nigdy nie miała wcześniej styczności z wojskiem, nie jest żołnierzem rezerwy, czyli nie składała przysięgi wojskowej. Ta osoba idzie na 16-dniowe szkolenie, tak zwane szkolenie podstawowe. Pierwsze szkolenie odbędzie się w lutym 2020 roku. Jeszcze będą dwa lub trzy oprócz tego szkolenia podstawowe w 2020 roku. Na szkoleniu podstawowym uczy się podstawowych żołnierskich umiejętności, żołnierskiego abecadła, musztry, zachowania żołnierskiego, regulaminu, strzelania, obsługi indywidualnej broni, podstaw przetrwania, medycyny pola walki, a w zasadzie pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki, topografii i składa po 16 dniach przysięgę wojskową i wówczas już będzie się stawiać w swojej jednostce wojskowej obrony terytorialnej, czyli w Brzegu, raz w miesiącu zasadniczo na tak zwane szkolenie weekendowe. W sobotę, w niedzielę, już w umundurowaniu i będzie ćwiczyć wraz w całej swojej jednostce w sekcji, plutonie, w kompanii. Natomiast osoby, które były już w wojsku, stawiają się na szkolenie 8-dniowe. Tak, jest to szkolenie wyrównawcze, ponieważ te osoby już z wojskiem miały do czynienia. Są to na przykład byli żołnierze zawodowi, żołnierze rezerwy, osoby przeszkolone po służbie przygotowawczej, po legii akademickiej i takie osoby stawiają się na 8 dni, przypominają sobie wojskowe umiejętności i też dołączają normalnie na te szkolenia weekendowe, później sobotnio-niedzielne, dwudniowe i szkolą się razem z tymi osobami, które przystąpiły po raz pierwszy. Do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę i podpytamy o wszelkie obowiązki czy też przywileje, jakie wiążą się ze służbą w WOT-ie. Wracamy do rozmowy z naszym gościem. Jest ze mną kapitan Tomasz Golec z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. No to powiedzmy, jakie obowiązki ma żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej? Jakie zadania przed nim stoją? Żołnierz Obrony Terytorialnej, gdy już złoży przysięgę, ma obowiązek stawiać się na szkolenia weekendowe, to znaczy raz w miesiącu, przynajmniej raz w miesiącu na szkolenia sobotnio-niedzielne. Tam szkoli się intensywnie przez dwa dni. Ponadto raz w roku odbywa się tak zwane szkolenie zintegrowane. To jest często szkolenie z wojskami, poligonowe w czasie okresu letniego i to jest szkolenie dwutygodniowe na poligonie. Ponadto, może tak, to jest tak zwane szkolenie rotacyjne. Rotacyjne, czyli ten czas, kiedy on przebywa w jednostce wojskowej pod nadzorem swojego dowódcy. Natomiast oprócz tego w czasie wolnym, ponieważ żołnierze obrony terytorialnej, taki jest zamysł tego rodzaju wojsk, że godzą życie rodzinne, zawodowe ze służbą wojskową, czyli w czasie wolnym od czynnej służby wojskowej, akurat od tej służby na ćwiczeniach rotacyjnych, mają się szkolić, czyli podnosić swoją sprawność fizyczną, podnosić umiejętności żołnierskie i za tę dyspozycyjność też otrzymują tak zwany dodatek za gotowość. Ponadto żołnierz obrony terytorialnej w przypadku klęski żywiołowej, to na przykład wydarzyło się we wschodnich województwach czy w województwie śląskim, wichury, trąby powietrzne, powodzie, podtopienia. W takich przypadkach mogą być wezwani w trybie natychmiastowego stawiennictwa do jednostki wojskowej czy do miejsca właśnie, gdzie ta katastrofa się wydarzyła i mają służyć lokalnej społeczności. I na przykład pomagają strażakom?
Tak, pomagają strażakom, na przykład w usuwaniu konarów. Żołnierze OT dysponują też łodziami płaskodennymi, w sprawach powodziowych. Wszelkie sprawy związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Także są wyposażeni w piły spalinowe, łodzie płaskodenne, maszty oświetleniowe, agregaty prądotwórcze wysokiej mocy. Taki sprzęt, który będzie im pomocny właśnie w sytuacjach, w usuwaniu klęsk żywiołowych, w sytuacjach zagrożenia, w sytuacjach już, w które wystąpią, kryzysowych. A z obsługi tych wszystkich sprzętów też jest jakieś szkolenie? Też się szkolą i też między innymi właśnie szkolą strażacy. Na przykład bodajże w województwie łódzkim, w tamtejszej Brygadzie Obrony Terytorialnej odbywało się szkolenie na przykład właśnie z cięcia karoserii samochodów, czy z wydobywania ludzi z podtopionych samochodów. Prawda? Tak, i właśnie takie szkolenia przeprowadzali strażacy, bo żołnierze obrony terytorialnej bardzo blisko współpracują z innymi służbami właśnie w swoim tak zwanym stałym rejonie odpowiedzialności. I to jest ich obowiązek, że w razie klęski żywiołowej mogą być wezwani do pomocy lokalnej społeczności. Ciekawy jest ten wątek tego dodatku za gotowość, bo chyba też warto zaznaczyć, że idąc do takiej służby w zasadzie nie tracimy, a wręcz zyskujemy. No na pewno nie tracimy, to znaczy żołnierz obrony terytorialnej otrzymuje dwie gratyfikacje, czyli żołd i dodatek za gotowość. Żołd otrzymuje za każdy dzień ćwiczeń. W przypadku żołnierza szeregowego jest to w tej chwili dokładnie 104 zł i 3 grosze za każdy dzień ćwiczeń. Czyli jeżeli pójdzie na soboty i niedzielę na to szkolenie weekendowe raz w miesiącu, to otrzyma dwa razy po 104 zł i 3 grosze. Natomiast oprócz tego jest jeszcze dodatek za gotowość. To jest ten dodatek za podnoszenie sprawności fizycznej, kształcenie się w umiejętnościach żołnierskich. Robi to w czasie wolnym od służby w jednostce. I jest to około 365 zł w tej chwili za miesiąc. Z tym, że nie otrzyma tego dodatku, jeżeli nie stawi się na ćwiczenia weekendowe. Mm-hmm, czyli te 365 zł, do tego ponad 200 zł za szkolenie w przypadku żołnierza szeregowego. No, w przypadku kaprala jest to około 118 zł i im wyżej w stopniu wojskowym, tym większe jest to wynagrodzenie. I z tym, że nie jest ten dodatek za nic, bo mówię, podnoszenie sprawności fizycznej. To jest mierzalne, sprawdzalne, ponieważ na początku, gdy to, o czym mówiłem wcześniej, żołnierz, ochotnik stawia się do jednostki wojskowej obrony terytorialnej, w tym pierwszym dniu, w czasie zapoznania z warunkami służby, jest sprawdzany między innymi też pod względem składu ciała, czyli jest specjalne urządzenie, analizator składu ciała, który pokazuje na przykład, ile jest tłuszczu, mięśni, kości w poszczególnych kończynach i instruktor do spraw wychowania fizycznego patrzy, że z tego człowieka można więcej wykrzesać, ten inny ochotnik natomiast jest silny w tym, słabszy w tym, zaleca mu odpowiednie ćwiczenia. Ochotnik tak, już powiedzmy później dyplomatycznie, lepiej przyjść wysportowanym do WOT-u, tak? To tak, trzeba przyjść wysportowanym, ale to choćby z tego względu, tak jak pani mówi, ale po drugie, dlatego, że rzeczywiście to szkolenie 16-dniowe, czyli podstawowe, 8-dniowe, czyli wyrównawcze, a także weekendowe są bardzo intensywne. Także można szybko się wdrożyć tak naprawdę. Tak, to jest zaletą, tak się mówi, że jest zaletą szkolenia w Wojskach Obrony Terytorialnej to, że te szkolenia są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów. Są to często byli żołnierze wojsk specjalnych. Prowadzą w bardzo ciekawy, nowatorski sposób szkolenia wszelkie, i strzeleckie, i z pomocy, pierwszej pomocy na polu walki, i z wszystkich innych umiejętności. Także to szkolenie przy jego intensywności rzeczywiście bardzo dużo daje i dlatego zachęcamy każdy, kto ma w sobie taką żyłkę, nutkę żołnierza, że to jest miejsce dla niego. Tutaj się na pewno wyszkoli, będzie ze szkolenia zadowolony, będzie się szkolił na swoim terenie w województwie opolskim i na pewno po roku będzie widział wyniki tego przeszkolenia, ponieważ no też trzeba dodać, że
po 16-dniowym szkoleniu czy po roku to nie będzie dobry żołnierz. Taki żołnierz w pełni gotowy do boju, do walki, żołnierz obrony terytorialnej, będzie po 3 latach szkolenia. Ponieważ pierwszy rok to jest szkolenie podstawowe, czyli właśnie te umiejętności strzeleckie, taktyczne, medyczne. Drugi rok to jest szkolenie specjalistyczne, czyli ten żołnierz będzie się kształcił w określonej specjalności, specjalności wojskowej, czyli na przykład czy będzie strzelcem, czy radiotelefonistą, czy strzelcem wyborowym, czy medykiem. To się okaże też, jakie będzie miał predyspozycje i co też ze sobą przynosi z cywila. To jest drugi rok, czyli to szkolenie specjalistyczne. Trzeci rok to już szkolenie zgrywające na poziomie kompanii, batalionu. Mhm. Zapytam o wymagania, ale to w kolejnym wejściu. Przed nami trzecia i ostatnia część rozmowy z naszym gościem. Przypominam, jest ze mną kapitan Tomasz Golec z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Wymagania, o tym mówiliśmy poniekąd też w poprzednich wejściach, ale jest ważna kwestia, bo na przykład nie można być karanym, jeśli się chce wstąpić do WOT-u. Nie wolno być karanym. Trzeba mieć ukończone 18 lat i w przypadku szeregowych nie więcej niż 55 lat, a w przypadku podoficerów i oficerów nie więcej niż 63 lata. Trzeba być zdolnym do służby wojskowej, czyli odpowiedni stan zdrowia. I nie można być reklamowanym od służby wojskowej, a także nie można mieć nadanego przydziału kryzysowego. To są te podstawowe warunki. A co to znaczy reklamowanym od służby wojskowej? To na przykład osoby, które pełnią ważne funkcje publiczne, czyli na przykład radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, są reklamowani. Jaką rolę gra w tym wykształcenie, które mamy? Wykształcenie w każdym rodzaju służby wojskowej gra istotną rolę, ponieważ dotyczy to możliwości służby bycia w odpowiednim korpusie wojskowym, czyli w korpusie oficerów mogą być osoby z wykształceniem wyższym, w korpusie podoficerów z wykształceniem średnim, a w korpusie szeregowych trzeba mieć wykształcenie gimnazjalne. To są te minimalne warunki, no ponieważ osoby z wykształceniem wyższym mogą być oczywiście w korpusie podoficerów i w korpusie szeregowych. Osoby z wykształceniem średnim mogą być w korpusie podoficerów i w korpusie szeregowych, a z wykształceniem gimnazjalnym jedynie w korpusie szeregowych. Mhm. A jest jakiś warunek, który całkowicie dyskwalifikuje takiego kandydata? No o karaniu wiemy, o wieku wiemy, ale na przykład kwestie zdrowotne. Tak, jeżeli ktoś ma kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej D lub E, to nie może służyć w Wojskach Obrony Terytorialnej. Przypomnę, są 4 kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej, czyli A, zdolny do czynnej służby wojskowej, i taka kategoria jest najbardziej pożądana. Mhm. Z praktyki wiemy, że osoby, które stają do kwalifikacji wojskowej, czyli do, starsi pamiętają, do tak zwanego poboru, obecnie to się nazywa kwalifikacja wojskowa, 90% spośród stających otrzymuje kategorię zdolności A. Kolejna kategoria to B, czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej. Kolejna kategoria to D, niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju. I E, całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej. Tu przepraszam za pomyłkę, niektóre stanowiska w Wojskach Obrony Terytorialnej są przeznaczone dla osób z kategorią D, ale to jest znikoma liczba tych stanowisk, także tak jak powiedziałem, najbardziej pożądaną i pewną, że się człowiek dostanie, jeżeli spełnia też te inne warunki, to jest kategoria zdolności A. A te stanowiska, na które można się dostać, mając kategorię D, to co to za stanowiska? To są stanowiska wyznaczone w tak zwanym etacie danej jednostki wojskowej. Jeżeli ta jednostka wojskowa ma takie stanowiska, no to wówczas może powoływać osoby z kategorią D, czyli mogą to być takie stanowiska wymagające na przykład mniejszej sprawności fizycznej, czy też akceptujące pewne schorzenia, ze względu na które ktoś właśnie dostał kategorię D, a czyli nie takiego A. Całkowitego wykluczenia raczej nie ma.
No poza tą ostatnią może poza kategorią. Poza ostatnią, tak. No wiadomo, kategoria B, czyli czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, to też przez pewien czas jest niezdolny, czyli ktoś ma na przykład złamaną rękę albo jakieś inne schorzenie, które jest przemijające. To jest uleczalne, to później znowu stawia się na komisję i zakładamy, że dostanie kategorię A. A co daje człowiekowi służba w WOT-ie pod względem takim mentalnym, powiedzmy, rozwojowym? Na pewno jest to po pierwsze, żeby zgłosić się w ogóle do służby wojskowej, pewien rodzaj odwagi. Ponadto chęć na pewno przygody, bo służba wojskowa zawsze się wiązała też z wyzwaniami. Adrenaliną, czymś nie do końca przewidywalnym, że takie sytuacje nieprzewidywalne mogą wystąpić. Ponadto często człowiek przekracza swoje granice, robi rzeczy, których by zwyczajnie może się czy nie odważył, czy twierdził, że nie umiał, a tu jednak poprzeczka w wojsku jest stawiana coraz wyżej i stąd to podnoszenie sprawności fizycznej, ale także kształcenie się w różnych umiejętnościach wojskowych, tak żeby być coraz lepszym nie tylko fizycznie, ale też w poszczególnych umiejętnościach wiedzy wojskowej. A charakter? Charakter też, bo tu trzeba podkreślić, że wojsko to jest służba zespołowa, czyli służymy razem, służymy na przykład w Wojskach Obrony Terytorialnej w sekcji lekkiej piechoty. I tu jest dobry przykład, bo taka sekcja lekkiej piechoty z założenia składa się z 12 żołnierzy, 6 takich doświadczonych, nazwijmy ich w cudzysłowie starych wyjadaczy, i 6 mniejszym doświadczeniu, tak. Albo zupełnie świeżych właśnie, którzy tylko są po tym 16-dniowym szkoleniu. I oni mają się wzajemnie uzupełniać. Ci mają wnosić, ci młodzi, chęć, adrenalinę, odwagę. Natomiast ci starsi przede wszystkim doświadczenie, umiejętności, opanowanie. I tworzy się w ten sposób zlepek, amalgamat tych cech charakteru, które dzięki czemu człowiek jest i odważny, i doświadczony, i umiejętnie się posługuje sprzętem. Także na pewno tworzy to charakter, ale sama taka dobra cecha charakteru, czyli współpraca, wzajemna pomoc, można liczyć na drugiego, można liczyć na zespół, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli same te najbardziej pozytywne cechy, które są w kanonie naszej kultury. A jeśli chodzi o nabór, bo teraz państwo to obserwują, w większości to są młodzi mężczyźni, bo mówiliśmy o tym pułapie wiekowym, prawda? Tam do 55 lat nawet. Jak to teraz wygląda? Więcej młodych panów się interesuje? To jest bardzo zróżnicowane, tak, ale przede wszystkim są to ludzie między przede wszystkim 18 a 50 rokiem życia. I jest to wiekowo bardzo zróżnicowane. Także przystępują i starsi, zasady, i młodsi. Tak samo zawodowo jest to przekrój. Przystępują przedsiębiorcy, którzy są bardzo czynni zawodowo, prowadzą przedsiębiorstwa. Przystępują osoby prowadzące działalność gospodarczą mniejszą. Przystępują osoby zatrudnione. Tak samo pod względem wykształcenia. Jest cały przekrój społeczeństwa. Przekrój i tak samo pod względem doświadczenia żołnierskiego, bo są szeregowi rezerwy, przystępują podoficerowie rezerwy i osoby w ogóle bez przeszkolenia wojskowego, czyli przekrój społeczeństwa. No co ciekawie to wygląda, to jeszcze przypomnijmy tak w trzech słowach o tym naborze. Gdzie się zgłosić, jakie dokumenty przynieść ze sobą? Zachęcamy do zgłoszenia się do wojskowych komend uzupełnień, do swojej macierzystej wojskowej komendy uzupełnień, czyli w Brzegu, Kędzierzyn-Koźlu, Opolu. Przynieść ze sobą dowód osobisty, dokumenty zaświadczające o wykształceniu. Ponadto wszelkie zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy potwierdzające umiejętności. Oprócz tego, jeżeli ktoś jest z organizacji proobronnej lub był w takiej organizacji, też zaświadczenie z tej organizacji, zaświadczenie z klasy mundurowej. I zgłosić się do swojej WKU. W Wojskowej Komendzie Uzupełnień wypełni się wniosek i kierowanym się jest do zapoznania z warunkami służby. Pozna się już jednostkę wojskową w Brzegu, 171 Batalion Lekkiej Piechoty w Brzegu, od środka, od koszar. A wcześniej porozmawiać z żoną i powiedzieć jej: kochanie, idę do wojska. Tak, trzeba ułożyć też te sprawy prywatne i zawodowe, jak najbardziej. Bardzo dziękuję. Moim gościem był dzisiaj kapitan Tomasz Golec z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu. Dziękuję.
Dziękuję pani, dziękuję państwu. Loża radiowa.